Szok i dowierzanie, profesor Simon wygadał się: Mamy pięć razy więcej zakażonych koronawirusem w Polsce niż o tym mówią statystyki. Nieprawdopodobne słowa profesora Simona, więc. Tak naprawdę, ordynatora, tak, szpitala zakaźnego w Wrocławiu, więc osoby, która tak naprawdę świetnie poinformowana, szokujące słowa profesora Simona, który wygadał się, powiedział praktycznie całą prawdę na temat koronawirusa. Dzisiaj przedstawię szokujące słowa, no można powiedzieć, autorytetu medycznego, tak, no bo to nie jest Jasnowic, to nie jest praktycznie dziennikarz, komentator, tylko człowiek, który ma każdego dnia do czynienia z pacjentami, z osobami zakażonymi koronawirusem, który z zawodu wirusologiem, tak, no właśnie dzisiaj temat słów profesora Simona, szokujące tak naprawdę słowa, jak tak naprawdę na te słowa reaguje tej strona rządząca, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak, przedstawiając swoje statystyki o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także do mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę od razu powiedzieć, że przedstawiam tutaj słowa wypowiedzi profesora Simona, przeanalizuję je, też będzie komentarz praktycznie do tych słów, szokujących tak naprawdę słów dotyczących zakażenia liczby osób zakażonych w Polsce. Natomiast jedne dane przedstawia praktycznie strona rządząca. Ja nie wiem, czy te dane są prawdziwe, czy one są zafałszowane. Nie jestem ekspertem, aczkolwiek pojawia się wiele tak naprawdę wątpliwości, czy też znaków zapytania dotyczących tego, czy te dane Rzeczywiście są no, bardzo wiarygodne. Przedstawiałem chociażby informację o tym, że do chyba 5 listopada nie brano pod uwagę do ogólnej liczby osób zakażonych osoby, które były zakażone na koronawirusa, które przebadały się prywatnie. To już chociaż po prostu wpływa na to, że te statystyki nie były do końca prawdziwe. No i teraz szokujące słowa profesora Simona, który mówi w ten sposób: Cytuję. Teraz, jak mamy 24 tysiące głównie objawowych, to też trzeba tę liczbę pomnożyć przez 5, żeby poznać szacowaną liczbę wszystkich przypadków. Jeżeli mniej więcej od 2-4 tygodni mamy średnio 20 000 do 25 tysięcy przypadków, to prawdopodobnie tych przypadków w dzień jest 80 000 do 100 tysięcy. Czyli miesięcznie mamy mniej więcej 3 miliony zakażeń. W tym tempie za 5-10 miesięcy będziemy mieli odporność stadną. Tak tutaj mówi profesor Simon, tak, czyli profesor Simon wykłada konkretnie kawę na ławę, po prostu mówi konkretne statystyki, jak to będzie wyglądało, ile praktycznie osób będzie zakażonych. Zacytuję tu jeszcze raz, tak to jest po prostu wypowiedź profesora Simona w rozmowie dla wirtualnej polski ABC Zdrowie. Teraz jak mamy 24 tysiące głównie objawowych, to też trzeba tę liczbę pomnożyć przez 5, żeby poznać szacowaną liczbę wszystkich przypadków. Jeżeli mniej więcej od 2-4 tygodni mamy średnio 20-25 tysięcy przypadków, to prawdopodobnie tych przypadków dziennie jest 80-100 tysięcy, czyli miesięcznie mamy mniej więcej 3 miliony zakażeń. W tym tempie za 5-10 miesięcy będziemy mieli, mieli odporność stadną. Czyli tutaj profesor Simon mówi wprost: tak, każdego dnia przybywa praktycznie po 80-100 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. No, szokujące tak naprawdę statystyki, w jakim tempie to się rozprzestrzenia. No dobrą sprawę, tak za 5 czy 10 miesięcy cała Polska będzie praktycznie tak, przejdzie koronawirusa. Oczywiście o niektórzy umrą, niestety, tak, natomiast większość z nas po prostu przejdzie koronawirusa. No bo jeżeli po prostu mamy 100 tysięcy każdego dnia, w ciągu miesiąca to jest 3 miliony zakażeń to 3 miliony po prostu razy 12 daje 36 milionów ludzi a w Polsce jest 38,5 miliona ludzi więc no, na dobrą sprawę no, my tu jeszcze po prostu mówimy od dzisiaj jakbyśmy po prostu liczyli te statystyki tak natomiast pamiętajmy że przecież ten koronawirus już pewnie z pół roku jest w Polsce jak nie dłużej, więc no, spora część już ludzi praktycznie tak miała tego koronawirusa wyzdrowiała niektórzy po prostu zmarli tak natomiast no, przerażająca tak naprawdę tutaj ta statystyka. No i teraz tak, jak tak naprawdę strona rządząca przedstawia te statystyki, że mamy 20, 25 tysięcy, no kiedy to nagrywam, to jest akurat 25 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Jak to faktycznie strona rządząca przedstawia takie statystyki? To jest po prostu przerażające, tak? Skoro profesor Simon mówi, że faktycznie każdego dnia jest 100 tysięcy ludzi, czyli zatem po prostu jest zbyt mało testów, jeśli chodzi o koronawirusa, za mało jest testów i za mało po prostu wykrywa się tych osób zakażonych koronawirusem. No właśnie, to jest po prostu kluczowe pytanie. Na pewno tych testów w Polsce wykonuje się zdecydowanie mniej, mniej niż po prostu za granicą. W Stanach Zjednoczonych na przykład wykonuje się 1,5 miliona testów każdego dnia. W Polsce jest to około 50 tysięcy testów każdego dnia. Oczywiście zachowując pewne proporcje, tak, bo Polska nie jest Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone mają 320 milionów ludzi, Polska ma 38,5 miliona ludzi, no ale 50 tysięcy testów wydaje się, że to jest po prostu zdecydowanie za mało, tak. Jest to zdecydowanie za mało. Nawet gdybyśmy przejęli proporcję, tak, że no, Stany Zjednoczone mają te 320 milionów ludzi, Polska 38,5 miliona ludzi. Załóżmy, że po prostu Polska 10 razy ma mniej, tak, niż Stany Zjednoczone, taką proporcję. Czyli jeżeli w Stanach Zjednoczonych każdego dnia wykonuje się po półtorej miliona testów dziennie, testy po prostu te PCA PCR, te testy kasetkowe, no to faktycznie w Polsce powinno się wykonywać 10 razy mniej, czyli 150 tysięcy testów każdego dnia w Polsce powinno się wykonywać, tak? Czego praktycznie Polska na pewno nie robi, bo takich testów po prostu nie robią takiej duże liczby. Mało tego, ostatnio strona rządząca mówi o tym, że dopiero kupią 2 miliony dodatkowych, praktycznie testów na obecność koronawirusa. E, oczywiście mają te testy, tak, ale no, zakup 2 milionów to też nie jest jakaś oszłamiająca liczba. W kontekście tego, że tych testów powinno być wykonywanych każdego dnia 150 tysięcy, to na dobrą sprawę taki zakup tych testów, tak, 2 miliony, gdybyśmy chcieli rzeczywiście iść tak wszystko zgodnie, żeby było e, korekt, tak pra prawidłowo, no to taki. 150 tysięcy, na ile by nam starczyło, praktycznie, starczyłoby na dwa tygodnie, na dwa tygodnie samego testowania, tak? Po prostu, więc te dwa miliony to jest kropla w morzu potrzeb, to co po prostu kupia strona rządząca. Niepokojąca kolejna informacja, jeśli chodzi o koronawirusa w Polsce, to jest to, że jest praktycznie duża liczba osób zakażonych 20-25 tysięcy, natomiast przybywa tak naprawdę zgonów. I tych zgonów jest 500, 600, a nawet 700 każdego dnia. To, co nie miało miejsca wcześniej. Czyli coś tu jest nie tak, jeśli chodzi o te statystyki. No bo zgony zawsze były proporcjonalne w stosunku do liczby osób zakażonych. To była rzecz oczywista. Natomiast teraz liczba tych zakażonych utrzymuje się mniej więcej tam 25 tysięcy, 20 tysięcy 23 tysiące, a liczba zgonów rośnie. To coś jest nie tak. Jeżeli strona rządząca nie do końca po prostu testuje, czy tych testów jest zbyt mało, to znaczy, że część po prostu ludzi umiera na koronawirusa, nawet nie, nie wiedzą o tym, że mają koronawirusa. Na no danych dotyczących właśnie zgonów tego nikt nie oszuka, no bo po prostu akt zgonu trzeba wypisać, osobę trzeba pochować. Prosta sprawa, tak? Natomiast tutaj możemy mówić, czy po prostu w Polsce jest 20 tysięcy, 50 000, czy 100 tysięcy. Natomiast wydaje się, że po prostu miernikiem takim dla liczby osób zakażonych, jak koronawirus się w Polsce rozwija, to jest po prostu po prostu liczba zgonów w Polsce, tak, no bo tych zgonów jest zdecydowanie więcej, niż to miało miejsce wcześniej, jakby te statystyki były na podobnym poziomie, tak, na poziomie 20 czy 25 tysięcy. Zresztą robiłem na ten temat filmik osobny, że praktycznie niektóre zakłady pogrzebowe nie wyrabiają się z pochówkiem, robią pochówki co pół godziny, tak, chociażby w Szczecinie po prostu, jak zobaczy się na wykaz, wykaz po prostu pogrzebów, tam jest taki duży cmentarz praktycznie, no to pochówki są co, co pół godziny, tak, po prostu taśmowo jadą, jak w fabryce. No troszeczkę to jest przerażające, tak, jakby w kontekście po prostu tak dużej liczby osób zakażonych koronawirusem ludzie umierają, a poza tym, że umierają na koronawirusa, umierają też in, z innych chorób. Mierają też pośrednio, bo mają ograniczony dostęp do służby zdrowia, to na przykład w Szczecinie na szpitalu tym największym po prostu, no to ma, ma, ma są po prostu pogrzeby 12, 12 30, 13, 13, 30, 14, 14 30 i tak dalej. Taśmowo praktycznie te pogrzeby się odbywają. W niektórych miastach mówi się o tym, że po prostu pogrzeby odbywały się dłużej, tak nawet o zmierzchu, bo wiadomo, że z reguły te pogrzeby odbywają się do godziny 16, kiedy jeszcze jest widmo, no ale jak będzie tak dużo po prostu tych pogrzebów, tak dużo po prostu osób zmarłych, no to rozważa się Taki po prostu wariant, żeby przy sztucznym oświetleniu po prostu odbywały się te pogrzeby. Poza tym dąży się do tego, żeby po prostu te pogrzeby, ta ścieżka była jak najszybsza, najszybsza. Tak, czyli na przykład człowiek, który zmarł na koronawirusa 11 listopada, to jest taki przykład takiego po prostu mężczyzny, youtubera, który nagrywa na YouTube i opowiada o tym właśnie, że gojciec zmarł na koronawirusa. 11 listopada zmarł o 22.30, a już 16 listopada był pochowany, czyli 5 dni praktycznie po tym, jak zmarł. To bardzo szybka praktycznie ścieżka, jeśli chodzi o koronawirusa na wirusa jeśli chodzi. O, tutaj właśnie e, jeśli chodzi właśnie o pochówek tych ludzi. I, więc tutaj, no właśnie, szokujące informacje mówi profesor tutaj Simon, że praktycznie każdego dnia mamy po 80-100 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Oczywiście nie każdy ma tak ciężki po prostu przypadek, nie każdy ma taki po prostu stan, że musi trafić do szpitala, musi być pod respiratorem. Niektórzy to po prostu przechodzą bezobecowo, niektórzy delikatnie, niektórzy po prostu czują się fatalnie, niektórzy mówią, że mają kaca, inne zupełnie objawy. Przedstawiałem też tutaj, na przykład, objawy, które, o których mówi Jasnowiec wszystko wskazuje na to, że miał koronawirusa, ale miał nietypowe objawy, bo na przykład miał wysypkę, że miał po prostu poty, tak, że co 15 minut pocił się. No w przypadku gorączki to jest akurat możliwe, tak, ale inne objawy też się zgadzały, bo miał po prostu gorączkę, miał problemy z oddychaniem, duszności, yy, bolało go po prostu w płucach, tak, te, te, te złogi jakby czuł po prostu w płucach, no, ale to wszystko przeszło. Na szczęście nie musiał trafić do szpitala, yy, a też można byłoby powiedzieć w jego przypadku, że ma choroby współistniejące, bo leczy się na serce, ma migotanie przeciąków. Także no przerażająca tak naprawdę sprawa, jeśli chodzi o koronawirusa na świecie i o, o tym, co ma miejsce w Polsce, czyli w przeciągu roku praktycznie wszyscy będziemy zakażeni na koronawirusa, plus minus, tak, oczywiście niektórzy nie będą zakażeni na koronawirusa, tak, no i będzie ta właśnie odporność stadna, o której mówi tutaj profesor Simon, no bo skoro po prostu wszyscy, wszyscy przejdziemy tego koronawirusa, najgorsze jest to, gdyby na przykład okazało się, że przyjdzie druga fala koronawirusa, albo będzie mutacja tego wirusa, to byłaby przerażająca wizja. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie, trzymać się. Cześć.